Zobacz także burza pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek Majdan. Fani, w domu siedzieć, a nie łazić. Beata Tyszkiewicz apeluje do seniorów, zostańcie w domu. Muzycy szybciej z głodu poumierają niż przez wirusa. Gwiazdy o koronawirusie. Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się. Każdego dnia dokumentowane są kolejne przypadki osób zakażonych. Chorzy leżą w szpitalach na terenie całego kraju. Liczba zakażonych zwiększa się. Najnowsze informacje dotyczące epidemii możecie sprawdzić tutaj. Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby ograniczyć przemieszczanie się i apeluje o pozostanie w domach. Wiele osób stosuje się do tego i kolejne dni spędza w czterech ścianach. Z drugiej strony zbliża się 10 maja, czyli dzień, na który zaplanowane są wybory prezydenckie. Politycy głowią się, co powinni zrobić. Jedni chcą, aby głosowanie odbyło się, inni są za przełożeniem tego terminu. Za tym drugim opowiadają się także i gwiazdy. Polecamy, gwiazdy opowiadają się za przełożeniem wyborów prezydenckich. Emilia Krakowska w rozmowie z nami zwróciła uwagę na to, że co prawda rząd zachęca do pozostania w domach, aby ograniczyć liczbę nowych zakażonych koronawirusem, a z drugiej strony myśli o tym, żeby wybory prezydenckie w Polsce odbyły się w maju. Polecamy, wspólne treningi, gotowanie, nauka języków. Co jeszcze można robić z gwiazdami w czasie izolacji? Emilia Krakowska uważa też, że dzięki kulturze uda nam się przetrwać ten trudny czas. Emilia Krakowska o koronawirusie, Wielkanocy i wyborach prezydenckich. Aktorka zwróciła też uwagę na to, że politycy mówią dość ogólnikowo i często wyniośle, a zapominają po prostu o człowieku. Polecamy, oburzona Anna Mucha pokazała zdjęcie z warszawskich ulic. Zaczynam czuć się jak frajer. Emilia Krakowska przyznała też, że sama jest przeciwna rozsiewaniu paniki. Uważa, że teraz najważniejsze jest to, aby zająć się drugim człowiekiem i zwrócić uwagę na jego potrzeby. Polecamy, dobry film, pisanie wierszy, gry planszowe, tak gwiazdy spędzają kwarantannę. Foto, MW Media. Emilia Krakowska. Zdaniem aktorki należy planować sobie każdy dzień i wykonywać wszystkie zadania. Z kolei jeśli chodzi o święta wielkanocne, to powinno się mierzyć siły na zamiary i nie skupiać na sprzątaniu, a na obyczajach związanych z tymi wyjątkowymi dniami. Polecamy, gwiazdy o sytuacji wokół koronawirusa w Polsce. Mam nadzieję, że szybko skończy się ten koszmar. Gwiazda zauważyła też, że wiele osób nie patrzy przyszłościowo i skupia się głównie na sobie tu i teraz. Zobacz także, Andrzej Pongowski, doszliśmy do momentu, w którym przeważa lęk o przyszłość. Foto, Piotr Andrzejczak, MW Media. Emilia Krakowska. Emilia Krakowska zwróciła także uwagę na to, z jakimi problemami tuż po pandemii koronawirusa na świecie będą się mierzyć osoby zatrudnione w branży turystycznej. Wiele z nich straci pracę. Polecamy, gwiazdy apelują do rządu o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w Polsce. Chodzi o koronawirusa. Zdaniem aktorki, w dzisiejszych czasach wiele młodych osób nie potrafi sobie poradzić z podstawowymi czynnościami, bo wszystko za nich robią nowe technologie. Gwiazda uważa, że powinno się zacząć uczyć, jak poradzić sobie, żyjąc bez wygód. Foto, MW Media. Emilia Krakowska. Polecamy, gwiazda TVN pokazała nagranie z ulic Warszawy. Komentuje zniesmaczona Małgorzata Rozenek-Majdan. Emilia Krakowska przyznała, że na trudne czasy najlepsza jest sztuka. To ona pozwala odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań i rozwiać wątpliwości. Polecamy, te gwiazdy spędzą Wielkanoc z dala od rodziny. Aktorka poradziła też, co robić, aby przetrwać obecny czas. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zgodzić się z Emilią Krakowską. Polecamy, Doda nie spędzi Wielkanocy z rodzicami.
boi się o ich zdrowie. Zobacz też, dziękujemy, że przeczytałaś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem gwiazd, zapraszamy do naszego serwisu ponownie.